Okej, witam wszystkich. Dzisiaj sobie szybko zobaczymy, jak wygląda dysk SSD Samsunga 850 Pro 128 GB. Jak wygląda w środku? Ten dysk kupiłem na Oliksie kiedyś za chyba 100 zł. On ma tutaj już wypracowane ponad 6000 godzin w Crystal Disk Info. I powiem wam tak, żeby ten dysk otworzyć generalnie, to tutaj jedna śrubka jest pod naklejką. Trzeba ją usunąć. Po wykręcaniu dysk otwiera się w ten sposób. I powiem wam tak, o, Samsung tutaj chyba nie dał śrubek żadnych, chyba że już poprzedni właściciel ten dysk otwierał kiedyś i zapomniał wkręcić dwie śrubki, które trzymają ten dysk tutaj do płytki. Natomiast ja po jego pierwszym otwarciu, bo już go otworzyłem wcześniej oczywiście, żadnych śrubek tutaj nie zobaczyłem. Był tylko trzymany tą górną pokrywką. Powiem wam tak, dysk Samsunga 850 Pro jest zbudowany w następujący sposób. Jeżeli weźmiemy sobie go pod bardziej szczegółową analizę, zauważymy, że dysk posiada dwie kości tutaj z tej strony pamięci. To są 32 giga. Po drugiej stronie są następne dwie, czyli razem 4 nam dają 128 giga pamięci. Po środku mamy piękny kontroler Samsunga podpisany ARM. Taktowany on jest 400 MHz, to jest w sumie można powiedzieć taki procesor ARM. I on jest właśnie taktowany 400 MHz. Nie wiem, czy tu są trzy procesory, trzy rdzenie, trzy, cztery, dokładnie tego wam już nie powiem, natomiast oznaczenia tego Samsunga są następujące: E4LN045X01-8030, 1606 to jest to numer, który mówi nam, że jest został wyprodukowany w 2016 roku. 06 to tu będzie tydzień szósty, czyli to może być już bardziej luty, 2016 luty. I ten numerek tutaj oczywiście zamieszczę w opisie filmiku. Na górze mamy tutaj nad tym kontrolerem SD RAM DDR-ki dwójki, prawdopodobnie 512 MB, jest to pamięć cache, taka podręczna. No i tutaj, jakby ktoś był już tak bardzo ciekawski, widzicie taki malutki elemencik jest pomiędzy tymi dwoma kościami. I to jest czujnik temperatury dysku. Zasilany jest 1,8 V. Takie napięcie powinno do niego dochodzić. I on pokazuje nam właśnie informacje, jak podepniemy taki dysk do jakiegoś programiku, w którym są informacje na temat temperatury. On właśnie komunikuje się z kontrolerem i dzięki temu kontroler wysyła informacje już nam do programu, mówiąc nam, ile dysk ma temperatury. Z drugiej strony wygląda to następująco. Czyli powiedzmy taki standard w dyskach SSD, po prostu złącze SATA, kontroler, który komunikuje się z pamięciami. Tutaj jeszcze mamy malutki rezonator kwarcowy. Tego nie będzie widać tak za bardzo. To jest na kamerce od telefonu. Jeszcze wziąłem field of view, ustawiłem większy, ale ten field of view na chwilę wyłączę, bo on psuje jakość chyba troszeczkę. No i zobaczmy sobie teraz, jak mi pokaże. Trochę ciężko, bo ta żarówka jeszcze tutaj tak świeci dziwnie. Zobaczmy sobie w ten sposób. O, teraz będzie chyba dokładniej to widać. DDR2 SDRAM Low Profile, czyli niski pobór energii mają te DDR-ki dwójki. I tu są Samsunga. Wiecie, co to jest dziwne, że
Telefon łapie ostrość na... Widzicie? Ostrość łapie tam na biurku, jak ma jedną siódmą zapełnioną ekranu. Chyba chodzi tutaj o ekspozycję, o jasność i tak dalej. Samsunga. Wszystkie informacje, jakie te tutaj układy są, dodam do opisu pod filmikiem. No i kości pamięci Samsunga K9 LF GY8S 1A. 32 giga jedna taka kość. Powiem wam tak, dysku używam już przynajmniej z półtorej roku. Chodzi w drugim laptopie z zainstalowanym systemem. Nie mam z nim żadnych problemów, także mogę powiedzieć, że dyski Samsunga są chyba nawet dosyć wytrzymałe. Te kontrolery nie psują się. Aha, jeszcze dodam taką informację. Tutaj warto by w takim dysku, ja już zrobię sobie później taką modyfikację, bo jeszcze mi zostały termopady, że po prostu przylepię termopada na kontroler. Także jak go tutaj zamocuję, to te całe ciepło, które wydziela kontroler, będzie szło na tą górną tutaj płytkę obudowy. Zawsze to coś troszeczkę pomoże. Bo w ogóle tutaj nie ma żadnego termopada w takim dysku, a kontroler się grzeje najmocniej z tego wszystkiego, bo jednak musi przetwarzać te wszystkie informacje, które przez niego przychodzą. Także to by było na tyle. Krótki filmik pokazujący, jak wygląda dysk Samsung SSD 850 Pro. Jeszcze są wersje Evo. Myślę, że bardzo podobnie będą wyglądać. To było na tyle. Pozdrawiam.